Boże, gniazdko, Jakob. Daj Boże, żebyśmy byli w nim szczęśliwi. Daj Boże, daj Boże. A co ty taki smutny, Jakob? Smutny? Dlaczego smutny? No, Zunio, kochany, a kochasz swoją Rachelcię? Dlaczego nie? Wiesz, ja myślę, że my sobie tu ułożymy nowe, piękne życie. Wiadomo ci wszakże, że na inteligencji mi nie zbywa. Chciałabym i ciebie wciągnąć w wyższe zainteresowania. Dlaczego nie? Jak będę miał czas? I jutro. I jutro nie. Jutro nie mogę. Jutro muszę skończyć frak dla Szmoncona i sprzeciwka spodnie uprasować. Ty odchodzisz, Jakob? Nie, ja nie odchodzę, ja tu mieszkam. No ale chodź, przytul, to jest nasza noc poślubna, gody weselne. A o 8 przyjdzie szpicwa i muszę miarę wziąć. A mógłbyś dzisiaj o tym nie myśleć? Dlaczego nie? To o czym ja mam myśleć? Krawiec jestem, to mój fach, a szpicwajn klient. Wiesz, czytałam onegdyś pewne dzieło, Miłość w naturze. Tam powiedziano, jaka to potęga, Jakob. A zbliżeniu ciał powiedziano, o misterium powiedziano. A czy ja, Rachelcia, mógłbym się zbliżyć do tego ministerium? Ja muszę żyć, żeby żyć. Twój tatę powiedział, że da 2000 złotych, to będę mógł kupić parę sztuk towaru, Cukiersztajna dług spłacę, a jeszcze twój tatunio powiedział, że mieszkanie da na Solnej, pracownię większą zrobię, obstalunki więcej, chociażże... Jako przestań! Tu masz mnie kochać w naszym gniazdku. Ty, tatę, nie wiesz, żadnego mieszkania na Solnej nie będzie. Nie? Nie będzie? Nie może być, żeby nie było. To ja swoją pracownię na waszą sypialnię oddałem, ja muszę w kuchni. Jakob, pocałuj wszakże. Oj, Jakob, poczekaj. Ja muszę ci coś oświadczyć. A gdzie ja się teraz podzielę? Jak ja się zakochałem w panienkę, co ma 41 lat, ja muszę w kuchni żyć. Nie, Jakob, przestań ranić moje serce z tą chronologią. Jakob, ja muszę ci coś powiedzieć. Wiesz, ja byłam onegdyś uwiedziona, ale to było wbrew, to było nawet w obie brwi mojej woli. Jakob, to był brutalny gwałt, ale ty mnie wybaczysz, prawda? Dlaczego nie? Mogę wybaczyć. Ale jak twój tatunio powiedział, że to było. A widzisz, Archęciu, a możesz mi powiedzieć, kto to był? Nie wiem. Tatunio go szuka. Trzeli już ma. To niech tatunio szuka, ale jakbym miał dać 500 zł zaliczki, to by nie szukał. Ale te 2000 zł to chyba tatunio da, to będę mógł kupić parę sztuk towaru, Cukiersztajna dług spłacę. Jakob, nie martw się, nie trap się, jedyny mój, zobaczysz, zaczniemy nowe, piękne życie. A powiedz mi, Jakob, a lubisz ty dzieci? Dlaczego nie? To jest dzieci smutno, dzieci biegają, się śmieją, jest wesoło. Posłuchaj, posłuchaj, żoneczki, kochanie. Dzieci przyjadą. Kiedy mamy własne gniazdko, będziemy z dziećmi razem. Jakie dzieci? Jakob,
Przecież ty mnie wybaczyłeś, że nie jestem panienka. Trzy dziewczynki. I chłopaczek jeden. I tutaj będą mieszkać? Tak. A kto im daje? Jako przestań. Jak dla dwojga starczy, to i dla sześciorga kęsek się znajdzie. To jak ja się zakochałem w panienkę, co ma 41 lat i jeszcze ja muszę teraz na jej cudze dzieci pracować. No dobrze, Rachelcia, niech będzie. Jakob, kochanie, teraz wszystko już twoje. Całuj, pieść, weź mnie. Dlaczego nie? Mogę wziąć. Ale twój tatunio powiedział, że za 2000 złotych to będę mógł kupić parę sztuk towaru. Cukierszteina dług spłacę. A kiedy tatunio da? Jako przestań! Ja się tu cała płonę, a ty nic tylko o tych pieniądzach. Ty tatę nie znasz. Obiecał, ale nie da. Nie da? To jak ja się zakochałem w panienkę, co ma 41 lat? Mieszkania na Solnej nie będzie, ja muszę w kuchni szyć. Cztery dzieci przyjadą i 2000 złotych tam nie będę, ja długu nie spłacę i tu wami nie kupię. To co ja mam robić, Rachelciu? Do mnie masz iść, do sypialni masz iść, całować, tulić, pieścić. Dlaczego nie? Ale obudź mnie o 7:00. Bo muszę spodnie z przeciwka uprasować, a o 8:00 szpicfajt będzie. Jakub, chodź już wreszcie do cholery jasnej, do tego łóżka, bo się noc pośród nas kończy, a moje dziewicze ciało płonie.